Od kilku dni trwa nabór do szkół ponadgimnazjalnych. Łącznie na terenie Suwałk przygotowano 1346 miejsc w 15 placówkach oświatowych. Najwięcej miejsc jest w technikach, aż 636. Niemal 580 miejsc przygotowały licea ogólnokształcące. Najwięcej w pierwszym i trzecim LO, po 180 w 6 oddziałach. Zaplanowano tu 30-osobowe klasy. W 5 28-osobowych oddziałach drugiego LO uczyć się będzie 140 uczniów. W jednej ze szkół, liceum przy Zakładzie Doskonalenia Zawodowego, powstać ma tak zwana klasa mundurowa. Na jej uczniów czeka w niej 48 miejsc, a nauka jest certyfikowana przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Zaledwie dwie 15-osobowe klasy, jedną o profilu humanistyczną i jedną pedagogiczną, proponuje młodym Suwałczanom 6 LO. To jedyna szkoła w Suwałkach z możliwością nauki języka włoskiego. Najmniej miejsc, bo nieco ponad 130, jest w szkołach branżowych, dawniej określanych jako zawodówki. Kształcić one będą w zawodach krawca, ogrodnika, sprzedawcy, kucharza, a także różnego rodzaju operatorów, monterów i mechaników maszyn i urządzeń. Naboru do klas pierwszych nie prowadzi jedynie 7 liceum ogólnokształcące działające przy PWSZ w Suwałkach. Jak nas poinformował rzecznik prasowy PWSZ Dawid Harasim, w tym roku Senat Uczelni jednogłośnie podjął decyzję o wstrzymaniu naboru. Wskazał też kilka przyczyn takiego stanu rzeczy. Na uczelni uruchomione zostaną dwa nowe kierunki kształcenia – studia pedagogiczne drugiego stopnia oraz produkcja i przetwórstwo surowców rolniczych. Drugi powód to budowa Centrum Symulacji Medycznych. Trzeci – uczelnia planuje utworzenie sal do nauki mechatroniki. Po prostu brakuje miejsca, dodaje rzecznik uczelni, wskazując, że Senat nie wyklucza wznowienia naboru w przyszłym roku.